Cześć witam was bardzo serdecznie na kolejnym filmie na kanale Kaczma Baniaka film który, do którego niestety zbierałem, zbierałem się trochę dłużej niż powinienem. E, zaraz powiem dlaczego. Natomiast jak widzicie film prawdopodobnie po opisie film w którym rozstrzygniemy konkurs na e, tą piękną rzecz którą mam tutaj przygotowaną zafoliowana klątwę strada. Tak jest. Nie chcę być inaczej. Dzisiaj okaże się, kto dostanie ten piękny podręcznik, zafoliowany w polskiej edycji. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to jakiś czas temu, chyba marzec, końcówka albo kwiecień, zrobiliśmy taki dłuższy konkurs na stworzenie dwóch diapów do kampanii, którą prowadzę. Konkurs, który, miałem nadzieję, że uda nam się wykorzystać też, jakby częściowo przekierować te rzeczy, które macie tutaj, które wysłaliście nam tutaj na, na zgłoszenia w trakcie naszej kampanii. I wydaje mi się, że osiągnęliśmy ten cel. Dostaliśmy niesamowitą ilość prac, i wszystkich bardzo, bardzo dobrych. Nie ukrywam, że wybranie tej jednej, tych dwóch właściwie, bo nagrody są na dwa miejsca pierwsze i drugie było bardzo trudne było bardzo trudne, ponieważ po prostu poziom prac był bardzo wyrównany. Ja też z góry przepraszam, że tak długo to trwało, natomiast no niestety gdzieś tam w tym, w tym roku, w tym okresie majowym miałem sporo tematów takich zawodowych. Nie mogłem, nie miałem czasu, ani siły i energii usiąść do tematów kaczmowych. Przepraszam jeszcze raz, że musicie tak długo czekać i żyć w niepewności, ale po prostu no nie dałbym rady. Nie dałbym rady z otwartą głową usiąść do tego, przeczytać sobie spokojnie te wszystkie prace, przewertować te, które były interesujące w topca, potem zdecydować między topką, co się dzieje. I tak usiadłem do tego wczoraj, to była sobota, przejrzałem wszystkie prace wzdłuż i wszerz, pogrupowałem sobie na jakieś tam kategorie <laughs> różne, jeżeli chodzi o chociażby rule of cool, albo to, jak bardzo te, te diabły, ten PC, które stworzyliście. Stykają się trochę też z klimatem naszych sesji, ale też czy nie są za Ciężkie to wrogowie dla moich, moich graczy. Myślałem, się trochę posiłkować też podręcznikiem, żeby sprawiać pewne tematy, poprzeliczać sobie i z tym było najwięcej problemu, jakie to są poziomy yy, wyzwania. Wiem, że nie było żadnych ubocznych co, co do tego, ale tak uznałem w trakcie jakby całej tej e, pracy, że e, jeżeli przeciwnik jest Zbyt mocny dla graczy na najwyższym poziomie tej kampanii, lub może być po prostu ciężki, zbyt ciężkim przeciwnikiem do pokonania, to to gdzieś tam stracił trochę w moich oczach, ale powiedziawszy nie było dużo prac, które były mocno przegięte. Chcę teraz mówić o konkretach, nie chcę nikogo urazić. To nie chodzi o to, że coś było gorsze, tylko po prostu, ponieważ chcę wykorzystać te, 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 te postacie niezależne w, w kampanii, to muszą być one chociaż trochę wyważone. Udało mi się znaleźć takich dwóch przyjemniaczków, tak jak obiecałem. Za pierwszą nagrodę oczywiście Klątwa Strada, ta, którą przed chwilą jeszcze pokazywałem, plus komiks Wrota Baldura. Do drugiego miejsca, na drugie miejsce znaczy mamy drugi komiks D&D, który niedawno wyszedł, czyli mm, z, zaciemnione życzenie. Co się z życzeniem? Już nie pamiętam jakie życzenie, ale nie chcę też teraz szukać tego komiksu, ale na pewno dwa komiksy, te, które niedawno wydał Egmont, za co jeszcze raz serdecznie dziękujemy, że pozwolili nam popracować trochę przy tych komiksach, ale oprócz tego podesłali nam takie komiksy na rozdawnictwa. Bardzo przyjemna była to współpraca, muszę przyznać. No ale dobra, przechodząc już do konkursu i do prac, które nadesłaliście, tak jak mówię, bardzo wyrównany poziom, Dużo bardzo ciekawych prac. Ja szczerze powiedziawszy, mówiąc, że tam możecie coś narysować i stworzyć te, jakieś takie portrety do tych, do tych diabłów, nie sądziłem, że to może być na takim poziomie stworzone. Staram się sprawdzać, czy te prace nie są gdzieś tam pościągane z neta, i przecież nie znalazłem żadnej, która by darszyła ten jeden z warunków, żeby to faktycznie było zrobione przez Was własnoręcznie. I co? No, i musiałem wybrać jedną, dwie właściwie. Wszystkie diabły, bardzo różne od siebie, które takie potężniejsze, bosy, można powiedzieć, na jakieś etapy. Nie znalazłem żadnych, które miałyby chyba legendarne akcje, jeżeli dobrze pamiętam. Teraz sobie przynajmniej nie przypominam. Sporo takich diabłów, samotników. Coś się oczywiście spina, gdzieś tam one poszczególnie. Pewnie pnął się po tych szczeblach swojej kariery w, w piekle, ale też sporo takich fajnych, które można wykorzystać jako jak część element grupy dopełniającej jakby szeregi w trakcie krwawej wojny. Dużo, dużo ciekawych naprawdę pomysłów. No i nie ukrywam, że sam pewnie nigdy bym nie wpadł na takie oryginalne, najbardziej oryginalne pomysły, które mieliście. Wielkie brawa. Ja postaram się tutaj kurczę, nie, nie przemyślałem tego wcześniej, ale chciałbym może. Udostępnić te zwycięskie prace, odezwę się do, do zwycięzców i zapytam się, czy, czy będą mieli ochotę udostępnić te statystyki, w sensie, czy pozwolą mi udostępnić te statystyki na kanale mailowo. W ogóle, jeżeli to oglądacie, to podejrzewam, że już wiecie też, że dostaliście, znaczy, inaczej mówiąc, jeżeli to oglądacie w tym momencie, to, to ci, którzy wygrali, już dostali do mnie maila z potwierdzeniem, że są, że są zwycięzcami. Także dla nich to pewnie nie jest zaskoczenie. Jeżeli nie sprawdzaliście maila, to, to na chwilę się uspokójcie. Zaraz, zaraz napiszę odpowiednią wiadomość. Zdjęcie drzwi trafiły, wyrwały mnie z Flow. E, wszystkie prace były wysyłane mailowo i na te same maile ja odpisywałem. Także no, zerknijcie w wolnej chwili. Mm, zerknijcie za chwilę. A przechodząc. Już do konkretów, bo chyba nie ma co przedłużać. Mamy dwie prace zwycięskie. Długo, długo się zastanawiałem, która powinna być na podium, która, w sensie ta, ta pierwsza, która powinna być jako pierwsza, a która powinna być jako drugie miejsce. Naprawdę bardzo równiutko te, te dwa diabły były w moim rankingu prywatnym z wielu powodów. Były wyważone, ale dosyć ciekawe i można je cie, co jakiś czas wprowadzić jako takie urozmaicenie. Bardzo mi się spodobał ten koncept. Tak jak mówię, to no nie była to żadna kategoria, ale też były... Mam wrażenie że są najbardziej przemyślane i takie roz, rozważone, wyrównane, nieprzegięte, jeżeli chodzi o wykorzystywanie ich w trakcie sesji, co jest oczywiście dużym plusem, no bo będę, ja i moi gracze mam nadzieję, sobie dobrze się bawili przy nich. I, i tak, tak taki też było założenie tego całego przedsięwzięcia. Ja pozwolę sobie udostępnić ekran i pokazać Wam co i jak, więc łaga, werble. Zaczniemy sobie od drugiego miejsca. Drugiego miejsca, ale bardzo, naprawdę, bardzo równiutko, jeżeli chodzi o walkę, o podium, o pierwsze miejsce. Myślę, że spędziłem z dobre 4 godziny siedząc po prostu przed ekranem i patrząc się na obydwie, obydwa PDF-y, zastanawiając się, który, który powinien być jako pierwszy. Rozważając wiele różnych scenariuszy, gdzieś tam za i przeciw, no ale w końcu musiałem się zdecydować. Z dużym bólem to zrobiłem, bo moim zdaniem osobiście te, jak i inne nadesłane prace, powinny stać główną nagrodę. No, ale niestety nie mam aż tylu podręczników, żeby wszystkim wam rozdać. Także no przykro mi. Jest mi, te, mi też serce krwawi. Wiem, że część z Was na pewno bardzo się zaangażowała, no widać było to po pracach w, to, w, ten, w ten konkurs i naprawdę bardzo Wam dziękuję. Wasze prace nie są gorsze, po prostu musiałem wybrać jakoś, to nie o to chodzi. No ale dobrze. Drugie miejsce w konkursie na e, diabła stworzonego przez Was do Avernusa e, i wykorzystanego później w przyszłości w kampanii e, Wrota Baldura Zejście do Avernusa Biegacz Biegacz, mała istotka, która, jak widzimy, tutaj autorka zaznaczyła, jest to stworzenie, które raczej gdzieś tam jest na pierwszej linii obrony i ataku we Wernusie. Jest to istota, która. Um, nie wspięła się wysoko w szczeblach kariery w Avernusie. Istota, która jest tak naprawdę swojego rodzaju kamikadze, bardzo zwinna, bardzo, bardzo szybka, łatwa do trafienia, ale kiedy znajdzie się już w odpowiednim zasięgu, detonuje a, potężną Bombę, którą ma na swoich plecach. Eksplozja potrafi zmieścić przeciwników, powalczy ich na kolana, ale też przy okazji jest na tyle głośna, że może wezwać więcej biegaczy w, w, w okolice i przez tą siłę, która rośnie z każdym wybuchem to, to zagrożenie, które może nadciągać z każdym wybuchem, jest naprawdę niebezpieczne. Diabeł, który. Mm, ma szansę zginąć w trakcie walki. Tutaj, co prawda, taka autorka nie napisała, ale wydaje mi się, że kiedy już zdecyduje się na tą pozycję, albo został po prostu przydzielony na tą pozycję biegacza w hierarchii i sukcesywnie zdetonuje takie eksplozje, może szybko skoczyć w, ścieżce, w tej swojej ścieżce kariery na wyższe poziomy. No, ale oczywiście ryzykując tak, na, na pierwszym etapie, szczególnie w, w piekle, jeżeli walczą z demonami. To być może nie wybrzmiało na sesjach, ale w momencie kiedy istota zginie w swoim planie rzeczywistości, faktycznie ginie. Jeżeli diabeł ginie w Feyrunie albo w, w jakimś innym e, innej sferze, e, to jest jeszcze szansa, że duża szansa, że odrodzi się w swoim naturalnym środowisku. E, także no, tutaj spora spora spore ryzyko, jeżeli chodzi o leże, e, walkę z takim stworzonkiem. Pozwolę sobie przybliżyć. Mamy na pewno tutaj do czynienia. Wezmę sobie tylko łapkę, o, żeby swobodnie się przemieszczyć po tym pliku. Do czynienia z istotą, która ma dosyć mały pancerz i małą mał ilość życia, 11 punktów życia jest dosyć szybka, 40 stóp. Także sprintem tak naprawdę może doskoczyć do miejsca gdzie eksploduje swój ładunek. No i co ciekawe, jego akcją nie jest wcale ta eksplozja. Ta eksplozja uruchamia się miłowolnie, w momencie kiedy jest on 3 metry od, lub bliżej od swojego celu. Także w jednym ruchu może przebiec aż 80 stóp w dystansie, eksplodować przy okazji w następnej turze przyzwać kolejne śmiercionośne jednostki, takie właśnie jak biegacze. Widzicie, że jest jeszcze szarża. Jeżeli biegacz przebiegnie co najmniej 6 metrów, czyli 20 stóp, bardzo doceniam w ogóle ten szulicznik. Nie musiałem tego robić sam własnoręcznie. Proste linii w kierunku celu i wtedy trafi na swoim, swoim atakiem rogami w tej samej turze. Cel trzymuje dodatkowe 1K-6 obrażeń. Czyli nie tylko jest tutaj kwestia takiego bezmyślnego wbignięcia eksplozji, ale on może właściwie wbiec, wbić się rogami, dopiero wywołać eksplozję w swoich plecach. Bardzo przy okazji. Szapoba za ilustrację. Jest to jedna z piękniejszych ilustracji, którą dostałem. Było jeszcze parę naprawdę na wysokim poziomie. Nie ukrywam, że no niesamowita praca. Duże, duże brawa dla Anna. Anna, nie będę podawał nazwiska, może jakieś, wiecie, dane osobowe, żeby nie wyciekły, ale Anna, gratulacje. Naprawdę niesamowita praca. Ja myślę, Anna, że jeżeli, zresztą wszyscy, którzy wysłaliście te prace, spokojnie te prace moglibyście przygotować jako jakieś pliki do sprzedaży na DD Beyond. Przepraszam, nie na DD Beyond, tylko na DM's Guild, czyli na tej takiej wersji dekowej Drive-thru jako dodatek do, do, do piekła. Świetna sprawa, naprawdę piękne, piękne rzeczy tutaj były stworzone. I jedna z nich to jest właśnie ta, którą widzicie. Drugie miejsce, chociaż naprawdę. Z ciężkim sercem decyzja została podjęta. Więc jeszcze raz Anna, wielkie brawa. Bardzo dziękuję za tą pracę. Bardzo dziękuję za twoje zaangażowanie przede wszystkim. No i świetną robotę. Prawda jestem, no jestem zachwycony tą postacią. Tą jak i zresztą tą, którą zaraz zobaczycie. A pierwsze miejsce, jeżeli jeszcze nie zauważyliście, praca od, tutaj werble, Patryka. Patryka, który podesłał nam jedną postać, Chociaż, jak widzicie, mamy tutaj do czynienia na obrazie z dwoma. Zaraz wyjaśnię, dlaczego. Jest to postać diabła, która, tak naprawdę, jest taką jednostką elitarną, specjalną jednostką wręcz w walce o dominację w wojnie krwi. Jednostka Holenkriegerów Holenkry, albo Hoyenkrygerów, chyba Holenkrygerów. Wiecie, że jestem najgorszy w, to, w czytanie nazw. Natomiast jednostka specjalna, która od maluczkich, od kiedy została zagarnięta do Avernusa, do szeregi może bardziej diabelskie, zawsze trenuje we dwójkę. I ta więź, którą zdobywają w trakcie szkolenia wraz z drugą jednostką tego samego typu, swoim partnerem w boju, jest tutaj znacząca. I dużo fajnych umiejętności, które... Jak widzicie, no, bardzo mocno rozpisana, dużo bardziej niż biegacz. Zresztą biegacz, dużo niższy poziom tutaj wyzwania, jeżeli chodzi o pokonanie go. Zresztą bardzo ciekawa jeszcze, wracając jednym zdaniem do biegacza. Niestety jest, jak widzicie, i to też mi się bardzo spodobało, jest porny, a nawet podatny. Podatny na obrażenia od błyskawic. I te obrażenia od błyskawic nie dość, że zranią go dwukrotnie, bo to jest według zasad razy dwa, jeżeli chodzi o obrażenia. To jeszcze w momencie, kiedy otrzyma jakiekolwiek obrażenia od, yy, od błyskawic, te aktywują jego bombę na plecach. Na szczęście bomba nie, nie zdaje obrażeń od błyskawic, także biegacz, tak jak mówię, ma szansę przeżyć swój, swoją własną broń. Te zaś są od grzmotu. Po, po polsku. Czyli od takiej fali uderzeniowej po prostu. No a już wracając do e, Holenkriegerów. E, te jednostki elitarne walczą ze sobą w ramię, w ramię. Y, występują w ogóle w Avernuście tylko w parach. Od dwóch, oczywiście do, do jakichś mniejszych sześciu, może ośmiu e, osobowych składów. Specjalizują się w walce ze swoimi przeciwnikami e, włócznią oraz tarczą. I na podstawie tych dwóch, tych dwóch broni, ale też po prostu ekwipunku, opierają cały swój tutaj, całą swoją taktykę bojową. Złapmy, weźmy sobie łapkę. Ci diabelscy literni żołnierze mają wysokie muskularne ciała, zbudowane tak, aby jak najprecyzyjniej posługiwać się piekielnymi tar włóczniami, tarczami. Kilkoro par głęboko osadzonych oczu zawsze bacznie obserwuje szerokie, po szerokie pole i sprawia, że potrafią dojrzeć każdą lukę w obronie przeciwnika. I tak, jest to dosyć potężny przeciwnik. Mało punktów życia, jak widzicie. Lekko odziani, 16 punktów pancerza. Tutaj bym nawet, może nawet bym delikatnie podciągnął to dexterity. W sensie ym, to klasę pancerza z dexa i tę dex statystykę. Jeżeli oni są faktycznie tak w, wyszkoleni, to, to może faktycznie powinni mieć wyższą, no ale zdecydowanie siła, jak widzicie, bardzo wysoka. E, dodatkowe umiejętności, jeżeli chodzi o e, jakąś tam percepcję, czyli, e, no i przeżycie, tak, tam survival, e, skradanie się, percepcja, atletyka, akrobacja, wszystko to e, trochę wyżej. Mają oczywiście odporności e, od błyskawic, obuchowe, przyjebiające, cięte z niemagicznych źródeł, które nie są posrebrzone, trudne oraz zimna. Jakbym miał się czepiać, e, Patryk to dałbym te błyskawice trucizny i zimno ze sobą, a potem resztę, bo tak to jest to szansa, że gdzieś tam to umknie. a to jest już moje czepialstwo, gdzieś tam sam pewnie jakbym to tworzył, to bym się kierował takim usystematyzowaniem tych obrażeń. Mówię, czepialstwo z mojej strony, jak widzicie są odporne od, na obrażenie do ognia, tak jak zresztą biegacz oraz nie mogą być przerażeni ani e, sparaliżowani. Co jest bardzo ciekawą umiejętnością. E, bardzo mało zaklęć korzysta, z, ma możliwość zastępowania w trakcie walki. Są to zwykle dosyć potężne czary, e, albo wymagające jakby pisz tam potężniejszych czy dłuższego czasu, czy specjalnych umiejętności. Nie są popularne na pewno, to do czego dążę. I jak już się nagle okazuje, te, te istoty nie mogą być sparaliżowane, no to, to może się zrobić przykro takiemu przeciwnikowi, z którym walczy e, Holen Krieger. E, jak widzicie, dzięki swojemu szkoleniu są w stanie walczyć w ciemnościach, nawet tych magicznych, na 10 stóp od siebie, korzystając po prostu ze zmysłów, nie ze swoich oczu. No, ale widzą też w ciemnościach. Są całkiem nieźle zorientowani też pasywnie w, w terenie. No i co mi się bardzo spodobało w tym, w tym bildzie, w tym, w tym tej twórczości Patryka, to to, że mają bardzo podobne. Ja wiem, to jest coś może dosyć. To, co powiem, może być trochę źle odebrane, ale jest ciekawe, że korzysta sporo umiejętności takich typowo wojowniczych, które nasze postacie mogą wziąć. Ja oczywiście wiem, że to nie jest nic odkrywczego, jakby dodając po prostu manewry czy, czy jakieś inne rzeczy do, do swojego NPC, ale w całym jakby składzie bardzo podoba mi się ten koncept tej postaci i to, jak ona sobie radzi w trakcie boju. No i oczywiście, jak widzicie, urocza grafika. Która też, która też jest piękna, nie jest tak do, dopracowana jak ten, ta odbiegacza, ale no niestety, gdybym, gdybym chciał stworzyć konkurs na graficzne jakieś tam dzieła, to, to, to bym to w sensie inaczej, żebyście źle nie zrozumieli. Ilustracje i grafiki nie były tutaj tym kluczowym aspektem, jeżeli chodzi o cenę prac. Był to dodatek, dodatek, który oczywiście dodawał punktów, troszkę. Jeżeli ten, ten obrazek gdzieś tam był z mojej z tyłu głowy, no ciężko było o nim zapomnieć, ale no zdecydowałem się, że, że, że Holender Krieger wygra nie dlatego, że ma piękniejszą ilustrację, tylko po prostu dużo bardziej mi się, no że nie dużo bardziej, ale trochę bardziej mi się podobało założenie ogólne tej postaci. Preterstwo Krwi, tak jak widzicie, kiedy inny wojownik. Hollywood Krieger znajduje się w zasięgu 1,5 metra, czyli to jest 3, 5 stóp, jeżeli dobrze pamiętam. Wszystkie obrażenia otrzymywane przez jednego z nich dzielne są między obie istoty, czyli mogą tak naprawdę sami zasłaniać się swoim ciałem, aby poratować trochę swojego brata w boju. No i strażnik, czyli Sentinel, tak naprawdę wszystkim znany. Też bardzo fajne to, że e, ta włócznia tutaj gdzieś tam to jest. Ona ma wyższy za, dłuższy zasięg, jeżeli dobrze pamiętam. Zresztą zaraz zobaczymy. A tak, włócznią zasięg 3 metry. E, 1,5 metra to jest 5 stóp, tak, to będzie 10 stóp. No, także jak widzicie, trochę dłuższy zasięg. One potrafią na dystans e, kuć e, swoich przeciwników. Są so, e, na tyle umiejętne umiejętni, na tyle umiejętnie radzą sobie w boju, że widzicie, korzystają również z manewrów bojowych. Tutaj ten na szczęście, na szczęście dla graczy jest odnawiany tylko na 4 albo na 6 przerzucie na odnawianie. Ale jeżeli się odnowi, to Helen Krieger może e, dodać 1k8 lub uśrednione 4 obrażeń od broni. E, I przy okazji powalić. Albo depchnąć przeciwnika w trakcie walki. Poziom 15, całkiem spory, muszę przyznać. Nie wiem, czy bym tego trochę, tutaj trochę może nie obniżył, albo w ogóle czy bym całości nie dał jako poziom trudności, po prostu całego tego manewru. Jeżeli wejdzie, to połowa obrażeń plus te dodatkowe rzeczy, nie? No ale to tak, jak mówię, moje czepiarstwo. Zasadzka, to jest bardzo fajne, kiedy Holmgrüger wykonuje rzut na skradanie się lub inicjatywę ma przewagę w tym rzucie. No, są to potężni wojownicy, więc po prostu wiedzą jak e, zrobić taki wypad albo jak stworzyć odpowiednią zasadzkę. E, <tryk> może wykonać dwa ataki włócznią. Dodatkowo może wykonać jedną z akcji bonusowych. to mamy akcje bonusowe, o których zaraz przejdziemy. E, ataki: no to po prostu. Włócznia, tak jak mówiłem, 10 stóp lub 3 metry w polskiej wersji, obrażenia 1K8 Plus 4, przebijających z tego co widzę, nie są to magiczne obrażenia. Także, też jakiś ktoś, kto by miał ewentualne możliwości, tam nie wiem, że od magicznych obrażeń nie dostaje trochę mniej damage'a, to na pewno się ucieszy. No i też tutaj, a tak krótko w włócznią. Bardziej domyślam się, że chodziło o te oszczepy z ogólnych zasad, czyli broń, którą można już rzucić. No ale to, to ciężko mi powiedzieć. Według, według autora jest to krótka włócznia. No i bonusowa akcja: błyskawiczny atak włócznią. co jest bardzo fajne, możecie wykonać dwa ataki z akcji, a potem jeszcze jeden bonusową akcją. Trochę słabszy: 1K4 plus 4. Kierunku z jednego przeciwników, a tak ten ma utrudnienie przy atakowaniu celów w zasięgu 1,5 metra, czyli jeżeli ktoś jest bezpośrednio w zwarciu z naszym Hollen -Kriegerem, e, musi wykonać ten atak z utrudnieniem. Co wydaje się całkiem rozważne. Mandar pozycjonujący, Hollen -Krieger może użyć 1,5 metra swojego ruchu, aby zemścić się, zem, przepraszam, zamienić się miejscami z innym wojownikiem Hollen Kriegerem. Ten ruch nie prowokuje ataków kazynych. Bardzo fajne przemieszczanie się między sobą. E, wyobrażam sobie, że jeden może po prostu w, wbiec i e, wskoczyć, jakby na tarczę drugiego, który mają przygotowaną, dzięki temu zmienić pozycję i gdzieś tam przy takim manewrze zyskać, jak widzicie dodatkowe plus 5 do e, pancerza, klasy pancerza do początku kolejnej tury diabła. Szczerze powiedziawszy, tutaj bardzo fajną umiejętność, bardzo potężną umiejętność. To jest 21 w sumie, jeżeli chodzi o armur klasę, bo tak, bo ten oryginalnie jest 16. To też chyba dałbym jako Richard, w sensie, żeby to nie, nie można było tego spamować. Przy każdej turze, szczególnie, że plus 5 do armor klasy to jest naprawdę duży boost. Ja wiem zresztą po walce z Fenrisem, kiedy, kiedy ten wyskakuje ze swoją umiejętnością, powiększa swoje możliwości właśnie o armor klasę, że trafić 21 na tym poziomie, pamiętajmy, że to jest szósty, szósty poziom w tym momencie, i bywa ciężko, bywa ciężko. Także tutaj chyba sobie, jak będę korzystał, mam nadzieję, że autor się nie brazi, to chyba dorzuci, dorzuciłbym ten Richard. 5-6, być może nawet. W sensie rzucamy kosteczką szóstką Jeżeli wrzucimy 5 albo 6, to ta umiejętność się odnawia i możemy z niej skorzystać. Jeżeli nie, to, to niestety jest na razie nieaktywna. Wsparcie Holendriger może zapewnić sobie lub innemu, z w zasięgu 1,5 metra przewaga w kolejnym teście tak lub rzucie obronnym, jaki będzie on wykonywał. Bardzo fajne. Korzystamy z tego i dzięki temu możemy nie wiem, osłonić bardziej. Naszego towarzysza w boju, co sprawi, że nie wiem, na przykład kolejne zaklęcia kula ognia, która zostanie wystrzelona w ich, w ich kierunku, e, będzie łatwiejsza do odsłonięcia się tarczu. E, no i reakcja, aktywna obrona. Hmm. Kiedy nie osada w zasięgu wzroku, trafia z przemierzańca przemierzeńca oddalonego półtora metra od niego, może on w ramach swojej reakcji zasłonić go częściowo swoje tarczą To też jest coś, co kojarzę z FITów. W DD. No ale tak, oni głównie jakby to tarczą się i włócznią posługują. Także bardzo fajne nawiązanie. No i jeszcze reakcją, a tak włócznią. Tutaj mi, jeżeli mam być właśnie szczery, to tutaj mi zabrakło dopisku, co aktywuje tą reakcję. Reakcje mają to do siebie, że mają jakiś trigger, co je. Co je wyzwala. Podejrzewam, że autorowi chodziło tutaj po prostu o atak okazyjny. Szczerze powiedziawszy, tak to odebrałem. Jeżeli jest to jakoś inaczej, no to, to, to niestety nie było to doprecyzowane. Tak czy siak, za kształt i za, za to, jak fajnie koncepcyjnie to wygląda, jak taka elitarna jednostka bojowa w Wernusie. No, gratulacje, jeszcze raz Patryk, Zasłuży, zasłużyłeś na to dostajesz podręczniczek. Ja już to pisałem, ale jeżeli odglądacie to teraz właśnie i nie widzieliście jeszcze maila, to dajcie znać, gdzie nagrody wam podesłać. Postaram się to zrobić jakoś w najbliższych dniach, jak otrzymam od was odpowiedź. No i co? Jeszcze raz wielkie brawa dla was wszystkich, którzy nadesłali pracę. Tak, jak mówiłem, to nie jest tak, że wasze prace były gorsze. Ten, ten poziom naprawdę bardzo wyrównany w, tym, w tych zawodach, w tym konkursie. Ciężko było się zdecydować. Z takich prac, które nie wygrały, najbardziej w pamięć na pewno mi zapadł jeszcze Negator. Jeżeli dobrze pamiętam nazwę, był jeszcze bardzo fajny diabeł, nazwany. A ambaras, nawiązujący do kampanii, znalazło się też parę fajnych takich, takich potężnych diabłów, na przykład był taki diabeł Wyrocznia, nie Wyrocznia, tylko Sędzia, sędzia który przemierza, wielka bestia, był taki pilar właściwie chodzący po, po Avernusie, z że tych, tych, którzy nie powinni się znaleźć w tym, w tym Dominium, był jeszcze fajny taki duplik, bardzo ładna ilustracja zresztą. Duplik, który, jeżeli dobrze pamiętam, przekazywał jakieś straszne wizje o tym, co się może stać w piekle, jeżeli kogoś napotka. I jeszcze był świetny żabo diabeł, nie pamiętam jak on się nazywał, Gardłowy Diabeł, właśnie go znalazłem. Gardłowy Diabeł. E, przypominając Żabę, no piękna sprawa, naprawdę te diabły, wszystkie zresztą, które były wysłane, przepiękne i naprawdę fajnie przemyślane. E, był jeszcze taki e, diabeł, co prawda, bez ilustracji, ale też bardzo fajnie złożony, jeżeli chodzi o umiejętności. To był taki diabeł, który <ścoughs> potrafił um, atakować monetami, jeżeli dobrze pamiętam. Czyli po prostu. W zależności od tego, jak moneta jest, ile jest warta, tym więcej obrażeń zadaje i potrafi mi strzelać na dystans w swoich przeciwników. To też bardzo ciekawy koncept. E, gdzieś tam pewnie mógłbym mieć nawet taki wygląd, trochę przypominający Tiamat, e, lub jakąś inną złą boginię smoków. E, super sprawa, naprawdę. Widać, że dużo pracy w to włożyliście. Dziękuję Wam za to. E, jeżeli jest Wam smutno, że nie wygraliście, to. Mogę Was pocieszyć takich konkursów, mam nadzieję, że będziemy robić więcej i może następnym razem wam się uda. Ale naprawdę, nie macie wszyscy, którzy wysłaliście te prace tutaj, nie macie czego się wstydzić, te prace były przepiękne. Więc jeszcze raz gratulacje wszystkim. Dzięki wielkie, że jesteście i że oglądacie nas. Do zobaczenia w następnych sesjach, ale przede wszystkim to mam nadzieję, że też tym konkursem trochę obudziłem was w taki pierwiastek tworzenia. Do DND i pff, słuchajcie, droga jest przed Wami wolna, i myślę, że spokojnie jakieś takie dodat dodatki możecie tworzyć do DND. Super robota, powodzenia. Dzięki jeszcze raz. Do zobaczenia. pa. pa.